futbolowe dominatorki. W taki sposób trzeba opisywać reprezentację Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Kobiet 35+. Drugi rok z rzędu nie pozostawiły one swoim rywalkom złudzeń i z kompletem zwycięstw przy bilansie bramkowym 35-2 zdobyły Mistrzostwo Polski w tej kategorii. Z takim założeniem, z takim celem przyjechałyśmy, no też nie ukrywam, no wzmocniłyśmy się o dwie zawodniczki, o Patrycję Pożerską i Agatkę Tarczyńską. No wiadomo, przyjechałyśmy w jednym celu, żeby po prostu obronić tego mistrza. No jak widać było w tym ostatnim meczu, było ciężko, ale się udało i mam nadzieję, że za rok też po prostu obronimy mistrzostwo. Nie ukrywam, że przyjechałyśmy zmotywowane bardzo, przyjechałyśmy wzmocnione co do tamtego roku. Natomiast spodziewałyśmy się, że będzie ciężko, dlatego że pierwsza edycja zawsze jest pierwszą edycją zapoznawczą, a druga edycja to już było takie zbrojenie się każdej drużyny i wręcz żartobliwie odgrażanie się, kto tu w tym roku pokaże się z najlepszej strony. Cieszę się, że pokazałyśmy się znowu z najlepszej strony, cieszę się, że obroniłyśmy to mistrzostwo. W finale było ciężko, ale tego się spodziewałyśmy. W końcu każdy przyjechał tu walczyć o najwyższe cele. Zeszłoroczna edycja pokazała, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, szczególnie u tych dziewczyn. No, dla nich to była pierwsza okazja po długim okresie czasu, aby spotkać te koleżanki, z którymi rywalizowały na boiskach ligowych, a niejednokrotnie spotykały się w reprezentacji Polski. Druga edycja na wszystko pozostaje bez zmian. No, niestety, albo stety, Dolny Śląsk dominuje te rozgrywki, ale zrobimy wszystko w przyszłym roku także w Łodzi, żeby powalczyć z drużyną Dolnośląskiego. Bardzo ważną rolę w dolnośląskim zespole pełnią obie bramkarki, Marta Dobrowolska oraz Agnieszka Kawalla. Ta pierwsza po raz drugi zdobyła nagrodę dla najlepszej bramkarki turnieju. Ja się niesamowicie cieszę, że znowu dostałam tytuł najlepszej bramkarki, tak jak w tamtym roku zresztą. Natomiast przyszło to bardzo niespodziewanie, dlatego że w porównaniu do innych zespołów jednak miałyśmy z koleżanką Agnieszką mniej roboty. Natomiast uważam, że nasza praktycznie bezbłędna gra z tyłu udowodniła, że jeszcze się gdzieś tam liczymy w Polsce, mimo wieku. Także jestem bardzo wdzięczna za tą nagrodę. U nas zawodniczki są, w reprezentacji grały kiedyś i mówię, w jednym klubie praktycznie tutaj wszystkie, które ze mną grały, grałyśmy w jednym klubie, więc naprawdę zespół mamy fantastyczny, oby tak dalej i po prostu do przodu i bronimy za rok mistrzostwa. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj albo w Łodzi. Niestety w turnieju zabrakło 6 reprezentacji wojewódzkich Związku Piłki Nożnej. Swojego niezadowolenia z takiej sytuacji podczas turnieju nie ukrywał wiceprezes PZPN do spraw piłki amatorskiej. Należy żałować, że na 16 związków przysyła tylko swoją reprezentację 10. Myślę, że w przyszłym roku musimy spowodować, żeby wszystkie związki były reprezentowane, rozszerzyć tą formułę o jeden dodatkowy dzień, żeby dla tych dziewczyn było trochę więcej luzu i trochę więcej możliwości, nie wiem, poznania okolic, a przede wszystkim trochę więcej kontaktu ze sobą. Formuła myślę, że bardzo dobra, bo to chodzi głównie o to, żeby te dziewczyny się naprawdę pobawiły, żeby to dla nich był duży fan i to się udaje, widać reakcję tych dziewczyn. Tu nie ma wielkiego problemu, jak się mecz przegrywa. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby się spotkać, żeby rywalizować na boisku. Na Dolny Śląsk poza okazałym pucharem pojechała nagroda dla Królowej Szczelczyń, którą została Patrycja Pożerska, oraz dla Marty Dobrowolskiej, która została najlepszą bramkarką. MVP turnieju wybrano Darię Kasperską ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.